Witajcie. Po dłuższej przerwie w starym duecie. Paweł Józefczyk. Robert Macur. Po dłuższej przerwie, bo tak naprawdę jeszcze kilka tygodni temu pokazywaliśmy na Facebooku wyniki z planowania pszenic, a przed nami już lada moment zbiory kukurydzy. Kukurydzy, rzepaki zasiane. Tak, rzepaki zasiane. Ostatnie dni po 30 stopni, mamy połowę września, także... Wyjątkowo ciepło, tak? A kukurydza, jak na razie, dzięki tegorocznej pogodzie, chyba jeszcze nie za bardzo zbliża się do zbioru. Na pewno później niż w latach ubiegłych. Znaczy, no tu można polemizować też, Robert, bo tak naprawdę tu, gdzie jesteśmy, w Oderze, w Boguchwale, gdzie mamy posianych 55 odmian kukurydzy, V od 200 do 300 w takim przeglądzie, to tak naprawdę myśmy tutaj siew kukurydzy robili 13 maja. No późno, nie? Więc jeżeli się udało komuś posiać wcześniej, chociaż z tymi warunkami pogodowymi w tym roku było różnie. No właśnie, zimna wiosna, późny start tej tak. kukurydzy, nie? Także prawdopodobnie będzie odrobinę później. A dzisiaj co tu robimy? Dzisiaj tak tylko szybki przegląd tego, co już znacie, bo trudno mówić o nowościach, które mamy tutaj posiane. Aczkolwiek parę ich będzie. Parę ich będzie, aczkolwiek właśnie, dopóki nie zbierzemy tych nowości, nie zważymy, to nie będziemy o nich mówić tak naprawdę, bo przekonaliśmy się już niejednokrotnie o tym, że co wygląda niekoniecznie sypie. Tak. Państwo przekonali się też, że wprowadzamy do obrotu dobre odmiany, sprawdzone, te, które najpierw sami przetestujemy na tego typu poletkach doświadczalnych. Mamy w dłoniach odmianę, którą znacie bardzo dobrze, odmiana z DKC. Ile lat na rynku, trudno już wspomnieć, bo chyba kilka dobrych sezonów. To już taki stary hit, nie? Tak. Odmiana DKC 4109. V290, czyli takie jedno z dłuższych, jeżeli chodzi o te, które mamy w ofercie, tak? Tutaj się zawsze z Pawłem przyzbywamy, nie? Na temat pozycjonowania tej odmiany, nie? No, u Pawła wychodzi ta odmiana, mimo tego, co zaleca Dekalb, nawet na bardzo słabych stanowiskach, prawda? Tak, no ja akurat współpracuję z gospodarstwami, które mają słabsze gleby często i w wyniku właśnie tych naszych doświadczeń wychodzi na to, że ta odmiana swobodnie może być siana na słabych stanowiskach, co nie deprecjonuje jej, jeżeli chodzi o stanowiska mocne, bo tam też ma wtedy ten potencjał dużo lepszy. Natomiast sztuką jest dobrać taką odmianę na słabe stanowiska, która sobie na tych stanowiskach będzie radziła, tak? Co ważnego? Mała osadka, ziarno typu dent. No tego nie będziemy zbyt długo przedstawiać, bo to już Państwo bardzo, bardzo dobrze znają przez ostatnie kilka lat. Tak jest. Odmiana na pewno warta uwagi i warta do zasiewów. Moi drodzy, ja jeszcze dodam, że co ważne, my nie jesteśmy na brzegu pola, my jesteśmy w środku pola. Tu mamy przecięte przez całą szerokość pól taką ścieżkę. Dlatego, żeby był clean, prawda? Żeby tak, także to pole już jest wyrównane, tak, że będziemy mieć łatwo już kosić, bo wszystkie odmiany są o tej samej długości. Za nami jest z jednej strony trójkącik lekki, ale to tyle jest fajne, że mamy możliwość zobaczyć odmiany w środku w łanie, bo często jednak gdzieś tam wchodząc 2-3 metry od brzegu pola, no jest to przekłamanie, nie? Jest, ewidentnie. Kolejna z odmian, której zbyt długo nie trzeba przedstawiać. Odmiana bardzo znana, bardzo lubiana, bardzo rozprzestrzeniona, chyba numer jeden w sprzedaży, prawda? Też u nas w firmie. Znaczy na pewno była to odmiana, czy jest to odmiana, która na przestrzeni tych ostatnich lat jest rekordzistką plonu w doświadczeniach naszych, bo ja pamiętam w gospodarstwie w Zadąbrowiu kosiliśmy ją 3 lata temu bodajże i tam uzyskaliśmy wtedy 16,3 albo 16,2 tony z hektara na sucho. Sucho. Popsuliśmy kombajn. Tak. Więc moi drodzy, my nie robimy rekordów, nie bawimy się w rekordy. Te rekordy róbcie u siebie na gospodarstwach, na naszych dobrych odmianach po prostu, tak? A że można robić, Robert trzyma wyrwaną z rzędu jedną roślinę. Test. Tak, ja mam drugą. A po co o tym chcę powiedzieć? Dwa słowa, Robert, nawiąż. Odmiana MAS 31L o przydomku Lion. Odmiana mega, tak już Paweł zaznaczył, stabilna i wierna w planowaniu. Jedno warunkowanie, no musimy mieć dobre ziemy. To nie jest odmiana tak. na słabe stanowiska, tak? To próbowaliśmy to testować na tak zwanych piachurach, no nie sprawdza się to tam. Zdecydowanie lepsze stanowiska. VO to jest 280. Co więcej, no tak jak mówię, no, odmiana już kilka lat. A to, rynku, że widać, że jest potencjał tej odmiany, to
Robert ma roślinę, która ma dwie kolby. Ja mam roślinę, gdzie są też dwie kolby. Tutaj zwróćcie uwagę. To jest jedna pięknie wykształcona kolba, no i drugiej też nie ma co, że tak powiem, tutaj obrażać. U Roberta, jak pewnie obkoszulkujemy, to jest też podobnie. Uczciwa, tutaj mamy kolejne dwie. Tak. I na tej roślinie mamy tylko jedną rozkoszulkowaną, drugą mamy jeszcze ubraną. No i zaznaczamy to środek pola. Zwróćcie Państwo uwagę, no jeżeli dołożymy jeszcze tą kolbę do tej kolby, albo dołożymy tą kolbę do tej kolby, jak tutaj mamy, no to tutaj potencjał plonu będzie... No i po raz kolejny będzie duży. Cała tajemnica. Wąska usadka, długie ziarno, wszystko w typie. Dent. Proszę Państwa, jak na weselu, kolejny stary hit. DKC 39-69. Bo oczywiście to, co się robi z kukurydzy, to potem może nadawać się na wesele, nie? Tak, tak, zdecydowanie. Na pewno lepiej się śpiewa po takim trunku i to wszystko lepiej smakuje. No i ponoć gorzelnie lubią kukurydzę z naszego terenu tutaj południowej Polski. No, zapraszamy. No dobrze, ale hit hitem, co to jest? Co to jest, Robert? Jest to odmiana, no tutaj można powiedzieć śmiało, uniwersalna, bo siejemy to i na pierwszej, drugiej klasie ziemi, jak i na nawet piątej i szóstej. I co ciekawe, wychodzi tam na takich stanowiskach. Przecież to zależy, co jest pod tym piaskiem, prawda? Tak. Ale niemniej z dobrym pociągiem, słabe ziemia, ale z dobrym pociąganiem wody, bo jednak no, musi być to pociąganie wody. Ale niemniej jednak mam przypadek w jednym gospodarstwie na piątej klasie ziemi. Osiągnęliśmy plon na poziomie około 15 ton. Wiadomo, że to 30, prawda? Czyli 30-procentowej wilgotności ziarna, ale jest potencjał w tej odmianie. Znaczy, tutaj bardzo często my się odnosimy do konkretnych spostrzeżeń z gospodarstw i na to zwracam uwagę, że po to robimy te poletka doświadczalne w tak różnych regionach, w tylu miejscach, żeby ten mikroklimat zbadać pod kątem konkretnej odmiany. 39-69 DKC, odmiana, której miał już nie być, dalej jest i dalej pewnie będzie, dlatego nie mówimy, bo to jest odmiana, jak przeanalizujemy historię, która chyba najszybciej schodzi z wilgotnością i to jest taki bezwzględny lider. Jeżeli porównamy nawet czasami 240, to ta odmiana po prostu ma wyższy potencjał plonowania, a super oddaje wodę. I na to też zwracajcie Państwo uwagę, że to FAO nie zawsze jest podawane wiarygodnie. Bo my tutaj dzisiaj, przechodząc pierwszym na tych 50 kilku odmianach, jesteśmy w stanie już wyłapać, że niektóre odmiany z FAO 250 są bardziej zielone jak 280. Pytanie, jak to się zachowa dalej, tak? Być może ten końcowy etap, może mają tego z tej greena tak mocnego teraz, a potem bardzo szybko będą rzucać wodę. Mamy 260, która jest w pełni życia, nie? I wygląda jak 280. Zobaczymy, dlatego... A to, że ta odmiana jest, to jest po części Państwa zasługa, tak. Dalej na rynku, bo to jest efekt protestu rolników i w Polsce, i za granicą, i w całej Europie, który spowodował to, że ta odmiana będzie dalej namnażana i dalej. I to, co też ciekawe, tutaj też się trafiają podwójne kolby, moi drodzy, może nie aż tak pięknie wykształcone, jak na 31, ale naprawdę to jest też odmiana bardzo uniwersalna i ta uniwersalność właśnie jest, przemawia za tym, żeby ją mieć u siebie w gospodarstwie. Też cienka osadka. Po raz kolejny długie ziarno. To, co tygrysy lubią najbardziej. Oczywiście wielkość kolby to jedno, ale wiemy dobrze z doświadczenia, że nie można kupować na oczy. Trzeba zważyć, zmierzyć wilgotność i wtedy dopiero możemy mówić o tym, czy dana odmiana jest warta uwagi, czy nie, bo czasami kaczan jak nie powiem co, a plon... Za półtorej miesiąca wszystko się okaże. Odmiana z hodowli z Rakta, Auxcar. W roku ubiegłym zdecydowaliśmy się tą odmianę wprowadzić do obrotu ze względu na bardzo fajne wyniki właśnie z poletek. I jak widać tutaj po tej kolbie i po kolejnej kolbie i po każdej kolejnej, no jest to odmiana, która zapowiada się znowu bardzo ciekawie. Robert przełamał tutaj kolbę. Stosunkowo cienka osadka. Nieco grubsza od pozostałych, ale... Ale też i kolba nieco bardziej wydłużona, więc... Tak jest. W miarę fajne oddawanie wody. Zobaczymy. No sami jesteśmy ciekaw, czy ten wynik się powtórzy, ale mówię, rok ubiegły tą odmianę po prostu predysponował do sprzedaży, dlatego została wprowadzona do oferty. 18 rzędów w kolbie, także to też oczywiście. Super wynik.
Moi drodzy, BRV 2552 z Cortewy, 280 VO, 270-280 VO. Odmiana, która też w roku ubiegłym weszła do naszej oferty w wyniku wyciągniętych wyników z doświadczeń. Uznaliśmy, że jest to odmiana godna polecenia. I czekamy na kolejny rok. Zapowiada się też ciekawie. Robert jak zwykle przełamuje. Osadka bardzo cienka. I ładne, długie ziarno. I przedtem liczyłem 18 rzędów po raz kolejny tak w kolbie. Widać, że to jest taka 280 po tym ulistnieniu dość mocnym w tym momencie jeszcze, czyli mocny stay green. No ale poczekamy, zobaczymy jak dalej to się będzie broniło plonowo. A wydaje się, że to dalej będzie po raz kolejny strzał w dziesiątkę. Płynnie przechodzimy dalej. Tak, do już troszkę starszej odmiany, rok, rok dłużej. 3805. Odmiana, która ma być takim cichym następcą kiedyś docelowo chyba, tak? 3969. V270. Podobnie jak koleżanka z DKC, stanowiska raczej lepsze, aczkolwiek też fajnie wychodzi na słabych stanowiskach, taka uniwersalna. Z bardzo łatwym oddawaniem wody, to też trzeba podkreślić. Tak, przełamie kolbę, żeby jak wszystkie, to wszystkie. Również cieniutka osadka. Słychać, że to powrótku zaczyna szeleścić nawet w kolbie, mimo późnego terminu siewu. Przy nas, moi drodzy, stara odmiana, sprawdzona na różne stanowiska i te lepsze, i te gorsze. Tak naprawdę taki koń pociągowy MAS 30M. Taka trochę przekłamana, nie? Można powiedzieć. Przekłamana w pozytywnym tego słowa znaczeniu. V270, ale mieliśmy lata, gdzie niejednokrotnie zachowywała się jak 240, 250, bardzo szybko oddając wodę. Także ona chyba nawet jak się pokazała na rynku, to była z nieco wyższym VO, prawda? Później została tak zredukowana i z obserwacji widzimy, że trudno się w ogóle o niektórych odmianach jak gdyby wypowiadać coś więcej. Możemy powiedzieć tak, fajny dent, szybko też oddający wodę, uniwersalna, jeżeli chodzi o stanowiska, po prostu siać i zbierać. Ja wiem, że w tym roku ceny kukurydzy pewnie nie zachęcają do kolejnych zasiewów, no ale tak naprawdę siedząc w roku ubiegłym też nie wiedzieliśmy, co będzie się działo dalej i dzisiaj podejmując decyzję za parę miesięcy o zasiewach, no też nie wiemy, po ile będzie kukurydza w 2024 na jesień, ale na pewno mamy wpływ na dobór odmiany. To bezwzględnie. Jeżeli mamy na to wpływ, no to trzeba to powalczyć i więc wybrać najlepsze. Dokładnie, śledźcie nasze wyniki, bo już myślę, że za jakieś 4 tygodnie pierwsze wyniki mogą się zacząć pojawiać. I na tych podstawie zachęcamy do doboru odmian, bo po to robimy te poletka. Żebyśmy wiedzieli, w którą stronę pójść, które odmiany są uniwersalne. No ale jeżeli jesteśmy tutaj przy tym krótkim przeglądzie, to mówię się szczerze, niektóre odmiany są na naszym portfolio już po 5-6 lat i cały czas bronią się wynikami. Czyli ta stabilność planowania, to jest najważniejsze. To, że czasem wyskoczy nam coś ponad przeciętną, już nauczyliśmy się też spokojnie do tego podchodzić. No i bezpieczeństwo, dzięki temu podjęcie kolejnej decyzji, na przykład o nowych odmianach. Mamy to sprawdzone, po prostu. Można szukać czegoś nowego 20-30%, ale mając za nami 30, mając BRV-kę, mając DKC, te odmiany, które testujemy, idziemy w ciemno, w pewność, że tutaj nas nic nie zaskoczy negatywnie, wręcz utwierdzamy się w pozytywnych decyzjach. Moi drodzy, pierwsza odmiana w zasadzie z Limagrena, tak? Z nowej linii hodowlanej, o tym wczoraj, w tamtym roku żeśmy o tym już mówili, że tutaj Limagren zrobił pewien postęp hodowlany. Tak. I to taki dość mocny, nie? Ta odmiana od 2 lat, można powiedzieć, że na większości poletek doświadczalnych mieści się w pierwszej piątce. Pierwsza piątka. Na poletkach doświadczalnych. Tutaj niefortunnie, Robert, zostawiłeś taką nieładną kolbę, ale już kolejne. Ale już kolejne są naprawdę... Może jakiś głodny mieszkaniec Bukwaje tam gryzą troszkę, tam ewentualnie próbował, czy się jeszcze nadaje do ugotowania. Odmiany z tej nowej linii hodowlanej, moi drodzy, to już jest typowy dent, tak? Z dużym potencjałem plonowania i z fajnym oddawaniem wody, bo to było w pewnym momencie bolączką w hodowli tej firmy, że i plon,
i oddawanie wody nie było zbyt zadowalające, a tutaj już przy 10N305 mamy ten efekt, można powiedzieć, wow, tak? Czyli to, o co nam chodzi. Dobry plon, uniwersalność, jeżeli chodzi o stanowiska i dobre oddawanie wody. Ale popatrz, Pawle, że tak patrząc teraz nawet, nie? Czy to, na co trzymam w rękach, czy ty, no kolba nie jest jakaś tak mega okazała, no ale jednak wyniki się bronią. A dlaczego? A no dlatego, moi drodzy, że tutaj gęstość ziarna robi z kolei robotę, tak? Czyli to też przerabialiśmy niejednokrotnie. Nie kupujemy na oko, ważymy. Dlaczego ważymy? No bo możemy mieć tak jak w zbożach, tak samo jest w kukurydzy. Ziarno może różnić się od siebie w gęstości o 15%. Popcorn to też kukurydza. Popcorn to też kukurydza. Więc, moi drodzy, ważymy i dopiero wtedy podejmujemy wyniki, tak jak robi to firma Vialan. I gwarantujemy Wam, że odmiana LG30305 jest odmianą godną polecenia. Cóż to za odmiana? Kolejny, stary, sprawdzony hicior. Tak. Z tą różnicą, że z odrobinę troszkę wcześniejsza odmiana. Po raz kolejny mamy do czynienia z odmianą uniwersalną, ma dobre, jak i słabe stanowiska. W tym roku podejrzewam, że będzie szczególnie przydatna właśnie przez ten opóźniony przebieg pogody. Na pewno będziemy chcieli jak najszybciej zasiać pszenicę po kukurydzy. No i to jest właśnie odmiana. Zwróćcie uwagę znowu, może ta kolba nie jest jakoś wybitnie rozbudowana, ale tak naprawdę na jednej roślinie dwie kolby. Znowu dwie. Więc widać, że potencjał tej odmiany jest bardzo duży. Jako ciekawostką możemy powiedzieć, że my w porównaniach tą odmianę badamy zwykle V200 do 250, tak? I potem mamy grupę 260+. O 260+. Natomiast jak zestawimy wyniki ogólne, to ta odmiana 220V nie odbiega znacznie od 270. Ona bardzo często jest w czołówce, w tej piątce, szóstce najlepszych odmian. To pokazuje niesamowicie wysoki potencjał. Moziutka osadka, długie ziarno. To co przy dętach też jest ważne, że jeżeli my jesteśmy trochę, że tak powiem, cierpliwi i odczekamy ten odpowiedni moment, kiedy pojawia się czarna plamka, odczekamy następne kilka dni, to wtedy odbywa się fajny zrzut wody, ta wilgotność leci wtedy bardzo, bardzo mocno w dół, tak? To czego przy flintach nie mamy, bo flint zejdzie nam do tych 20, czasami 6-5% i to jest... I stoi. Tak, natomiast no, pamiętamy w naszych nawet, w naszych poletkach, gdzie wilgotności zbieraliśmy po 19% na dętach. Tak. Rok temu i dwa lata temu ludzie odstawiali właśnie tą odmianę do skupów z wilgotnością 19%, niejednokrotnie lekko w nerwach, no bo dopłacane było do 25% tak. I 6%. Ale tu też, Robert, musimy powiedzieć, że to też zależy od regionu, tak? Bo przykładowo Lubelszczyzna w roku ubiegłym, to pamiętam bardzo dobrze, myśmy tutaj na Podkarpaciu zbierali wilgotności po 23-4%, a Lubelszczyzna większość czasu kosiła kukurydzę 30-30+, bo tam był przebieg pogody inny. We wrześniu przed przymrozek ściął te kukurydzę i bez na to, czy to był flint, czy to był dent, niestety nie wyglądało to najlepiej. A u nas na południu było cały czas sucho. Dokładnie, ale też mówiąc tutaj o wilgotnościach, moi drodzy, to ja zachęcam do przeanalizowania nie tylko odmiany, nie tylko stanowiska, ale też całego schematu nawożenia, tak, bo też w wyniku tych naszych doświadczeń wiemy, że to nadmierne nawożenie azotowe niczemu nie służy. Nie, para idzie w gwizdek powyżej pewnej ilości w czystym składniku. Mówię w pewnej ilości, no bo to w zależności od stanowiska, od... Ale uśrednić możemy, Robert. 200, 150 kg to jest tak w miarę uniwersalne maksimum, tak? Maksimum. I to wychodzi wtedy naprawdę fajnie. Nie ma potrzeby absolutnie zwiększać tego nawożenia i często rozdzielanie tego na dwie dawki, dawanie mocznika po czerezemu gdzieś tam przy drugim, trzecim liściu. Z naszego doświadczenia wiemy, że to nie ma sensu. A czasami przynosi odwrotną korzyść. Dokładnie. Moi drodzy, jeżeli chodzi o taką linię kukurydzy do 250, to w zasadzie jesteśmy już poza. Dokładnie. Na kolejnym filmiku powiemy parę słów o trzech odmianach typowo kiszonkowych, z opcją oczywiście wysiewu na ziarno, bo to co ciekawe, to są to odmiany, które można sieć i na ziarno, i na kiszonkę. Proszę Państwa, krótkie zestawienie trzech popularnych odmian z przeznaczeniem na ziarno i na kiszonkę V240-250. No i zaczynamy naszym rodzimym produktem, że tak powiem, odmiana SM Bodo. Polski hodowca, wyprodukowana również w Polsce, HR Smolice, V240, ziarno typu takiego flint dent, można powiedzieć, tak? Tak jak mówiłem, przeznaczenie na ziarno, kiszonka, coś więcej.
Znaczy dodam tylko, że w roku ubiegłym ta odmiana tutaj też była siana i też była ważona i bodajże na chyba czwartym miejscu, jak dobrze pamiętam, w ogólnych wynikach, czyli z odmiana, która właśnie na ziarno też może tutaj startować i całkiem dobrze się ma. Na pewno ta wielkość rośliny to też predysponuje ją do tego, żeby mówić o odmianie właśnie z przeznaczeniem na kiszonkę. Wybór odmian tutaj kiszonkowych mamy dużo, od 230 czy od 220 nawet do 260. Natomiast skupiamy się na tych trzech, bo są najbardziej popularne, czyli SM Bodo idzie, moi drodzy, na lidera, jeżeli chodzi o kiszonkę na naszym terenie, LG 31272. Limagren 31272 jest to odmiana najczęściej uprawiana tutaj na Polsce Południowo-Wschodniej, szczególnie przypodobała sobie rejony Lubelszczyzny. Ziarno kiszonka V250. To, co charakterystyczne jest w tej odmianie, to na pewno te pojedyncze znaczniki, czarne rejestry, więc wiemy, że to na pewno jest Limagren. Odmiana, którą fajnie się sprawdza nawet na tych słabszych stanowiskach, bo tu mam informację od kolegów, że nawet na tej piątej klasie, jeżeli jest potrzeba coś wysiać, to sieją tą odmianę. Tylko co ważne, bardzo ostrożnie wtedy z normami wysiewu, bo w granicach 70 tysięcy wysiew i jak twierdzą, strzał w dziesiątkę, więc ziarno kiszonka, Limagren 31272. Właśnie, po dwie kolby bardzo często, co też znaczy, że wysoki potencjał plonowy. I w dobrych parametrach, bo to trzeba zaznaczyć, w dobrych parametrach kiszonkarskich, czyli strawność, skrobia, te wszystkie rzeczy, które są brane pod uwagę właśnie przy dobieraniu odmiany pod kątem kiszonki. Trzecia odmiana, Jakobo. No i moi drodzy, trzecia z odmian w grupie 240-250 VO ziarno do kiszonka. Tutaj mamy Jakobo z hodowli Sadwał, typowy flint. Zresztą to widać tutaj pięknie na ziarnie. Duża gęstość, bo to czuć to po prostu pod masą kolby. Cóż można więcej powiedzieć? Nie mała. Tak, no te parametry podobnie jak wcześniejsze dwie omawiane, jeżeli chodzi o parametry z przeznaczeniem na kiszonkę, czyli skrobia, czyli strawność na wysokim poziomie, po prostu trzeba wziąć, kupić, zasiać. Spróbować, przynajmniej spróbować. Nie mówimy o innych odmianach, bo tak powiedzieliśmy na poprzednim filmie, jeżeli coś jest w testach, to póki co nie decydujemy się jeszcze na publikację tych informacji. Lada moment, będą wyniki, wrócimy do tematu z nowościami i wtedy powiemy, co być może będzie w nowym sezonie. Proszę Państwa, jesteśmy po krótkiej relacji, krótkim opisie tych kilku najważniejszych odmian, najciekawszych. Zachęcamy do śledzenia naszego kanału na YouTubie. Niebawem już, tak jak Paweł powiedział, pojawią się na nim relacje z koszenia poletek doświadczalnych i kilku naszych lokalizacji. Ważenia komisyjnego, no i do tego serdecznie zapraszamy Państwa też, do odwiedzin, bo na pewno... Śledźcie Facebooka, bo na Facebooku czasami nasz kolega, który odpowiada z Facebooka, umieszcza informację, że właśnie jutro, czy właśnie dzisiaj będzie koszenie. Więc śledźcie, chcecie przyjechać zobaczyć, jak wygląda cały proces zbioru, serdecznie zapraszamy. Tutaj w Boguchwale, skąd dzisiaj nagrywamy, przypuszczalnie to będzie końcówka października, bo tak jak już wspominaliśmy, to był późny siew. Niemniej jednak te inne lokalizacje są siane wcześniej, więc wcześniej będą zbierane. I nie będziemy bić rekordów. Rekordy u nas biją się same.